Siemka, witajcie z tej strony. Ponownie Goliath, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, dlatego że dzisiaj będziemy zadawać sobie bardzo podstawowe i bardzo trudne pytanie. Czy Tarn jest grą pay to win i przy okazji omawiając wszystkie bonusy premium, tak jakby, które można spotkać w tej grze i tak naprawdę wpływają na portfele graczy, którzy są bardziej majętni czy ewentualnie podatni na takie imprezy. Więc ja oczywiście zapraszam do komentowania tego tematu, jak i obejrzenia tego filmiku i zalajkowania, jeśli oczywiście się zgadzacie lub nie. I też podzielenie się z tym. Więc moi przyjaciele, bardzo ważna rzecz. Tarn, jak i wszystkie gry przeglądarkowe mają walutę premium, czyli walutę, którą nie można zdobyć tak normalnie w grze, ewentualnie jego zdobywanie jest bardzo mocno ograniczone, a które bardzo mocno może zmienić warunki grania danej osoby, która no posiada dość sporej ilości takiej właśnie waluty. W Tarnie jest to dość przejrzyście ogarnięte, ze względu na to, że tutaj platyna nie gra aż tak super moim zdaniem ogromnej roli, ze względu na to, że jedyną najważniejszą rzeczą, która tak naprawdę jest wymagana tej gry, a jest za platynę, to właśnie konto premium, które tutaj akurat możemy sobie zobaczyć. I to są konta premium w różnej kategorii jakościowej, można tak określić. I tak naprawdę 300 platyny w grze to jest minimum, które potrzebujemy do konta platynowego, bo pozostałe konta premium, moim zdaniem, jak i wielu osób, po prostu są nieopłacalne ze względu na bonusy, które dają. Po prostu kumulacja wszystkich bonusów poprzednich premek to jest właśnie premka 30-dniowa minimum za 300 platyny. Oczywiście jeśli kupujemy 90 dni, wychodzi nam o wiele taniej i właśnie tą opcję najbardziej się opłaca kupować. I tutaj bym chciał bardzo tutaj wytłumaczyć, o co mniej więcej chodzi. Po prostu w porównaniu do innych premek mamy z tego premium najwięcej korzyści i po prostu nasza postać ogólnie na wejście jest bardzo fajna. I ogólnie tak, bardzo wiele początkujących graczy stwierdzi w tym momencie: halo, ale przecież mówiłeś, że ta gra nie jest pay to win, a tu na wejściu mówi, że 750 platyny wartych w przeliczeniu na pieniądze to jest bardzo dużo, bym powiedział. Bo 750 platyny to jest koło no 40-50 zł, można powiedzieć. Więc jakby nie, no 50 zł będzie, więc jakby nie patrzeć, to jest całkiem sporo, jakbyśmy mieli zaczynać grę w Tarna i z taką kwotą lecieć. I ogólnie tak wam powiem, jest w tym troszkę racji i tutaj trzeba przyznać, że jednak to jest dość spora kwota. Dlatego też, jeśli zaczynacie grać w Tarna i chcecie naprawdę fajnie, gra się wam spodobała, fajnie zacząć, ja ogólnie polecam kupować 500 platyny, 300 wydać na platynowe 30 dni, a potem jeszcze dokupić sobie jakieś przedmioty, które tak naprawdę do 40 levelu za te 200 platyny możecie sobie ogarnąć. No bo 200 platyny razy 15k sztuka to jest 750k za paczkę, paczki są po 50, 4 paczki po 750k sztuka, to oczywiście wychodzi nam całkiem pokaźna suma, czyli 4 razy 7, 20... O Boże, prawie 3kk, może tak bym powiedział, nie będę już liczył na głos, bo troszeczkę nie wypał o tej godzinie. No i ogólnie to jest bardzo ciekawa opcja ze względu właśnie tego, że nasza postać za 3kk jest w stanie ubrać się nawet do 40 poziomu, tak o, bez większego problemu, oczywiście jeśli nie rozwalamy tego hajsu. No i powiem wam tak szczerze, że te konto premium jest jedyną taką problematyczną rzeczą. I tak, tak, macie rację, tutaj jest właśnie akurat rzecz, która tak naprawdę może zrobić spojrzenie na tą grę pay to win. Tylko wiele osób na to nawet nie zwraca uwagi. Tak naprawdę w tej grze zdropić rara, jakiegoś przedmiota, który będzie warty te parę kaka, nie jest jakoś super trudno. Można się troszkę namęczyć, można robić zlecenie na ogniwa, tak zwane, czy zlecenie na hajs na złoto, które od 55 levelu można walić, tam się zdobywa 300-400k dziennie. Więc tak naprawdę zarobić sobie na konto premium bez żadnego wydawania pieniędzy na wyższym levelu jest bez problemu wykonalne i nawet nie trzeba się jakoś super spinać. Więc tutaj właśnie platynowe konto z tego względu nie jest jakąś opcją pay to win, tym bardziej, że na niskim levelu, jeśli ktoś nie chce wydawać pieniędzy, bez żadnego problemu nie poczuję tej ujmy. Bo na niskim levelu nie tracimy dużo za zgona, na niskim levelu nie potrzebujemy jakoś tam bonusu do expa, bo i tak zdobywamy bardzo dużo doświadczenia z prologu, z zadań, z fabuły i tak dalej, więc 40-50 poziom na spokojniutko wbijacie bez premki, nawet 60 i dopiero wtedy najlepiej się zaopatrzyć w taki bonus. Ale dobra, zajmiemy się resztą bonusów, które zresztą są na tej postaci i przy okazji chciałbym jeszcze omówić ten platynowe konto, ze względu na to. Premium platynowe daje nam bonus doświadczenia do złota i złota doświadczenia i dropa z platynowych skrzynek. Tutaj akurat nie wiem, czemu jest doświadczenie wpisane, ale po prostu ze skrzynek nie ma doświadczenia. Dodaje
nam bardzo istotny udźwig, szybkość odpoczynku, który przyspiesza nam po prostu szybkość grania tak naprawdę i podbija dynamikę gry. Dwie dodatkowe taktyki, które możemy ustawić. Tutaj mamy taktyki dla naszej postaci, te dwie się odblokowują. Przy grze solo tak naprawdę i w PT to może być przydatne. Ja ogólnie korzystam najczęściej z jedynki i trójki, tak naprawdę nie potrzebuję dwójki i czwórki. Ale jednak dwójka czasem się przyda, a czwórka tak naprawdę może być bardzo przydatna, jeśli na przykład dla mnie, w moim przypadku, nie mam dostosowanej taktyki. Często też zresztą widać, że moja trójka i czwórka jest podobna, z tego względu, że po prostu czwórki nie używam, a trójkę bardzo często mam jednak w ruchu i ją sobie dostosowuję do danej sytuacji. I to jest bardzo fajne, akurat tutaj można sobie przemyśleć cały system gry, jaki się wykorzystuje i postrzykować sobie właśnie nasze takie taktyki pod każdą taką sytuację, którą najczęściej spotykamy. I to jest właśnie taki fajny bonusik, który możemy wykorzystać, ale dodatkowo mamy jeszcze losowanie premium, jak i właśnie minus 30% zmniejszoną, 30% zmniejszoną karę śmierci, która jest o 30% potężnym zmniejszeniem karu śmierci. Tutaj sobie premium zalosujemy i właśnie mamy sporo bonusów premium, jeśli mamy ten właśnie największy bonus. Najważniejszą rzeczą jest unikalny przedmiot. Zdobywając unikalny przedmiot możemy zdobyć tak naprawdę przedmiot warty 3-4 kk i tak naprawdę premka nam się zwraca. Tak o, więc to jest właśnie takie dość ciekawe, że mając konto premium, mamy flaszki, mamy klucze, za które otworzymy skrzynki platynowe, mamy wywary, które w zasadzie są dość dużą potką, która zwraca nam 500 danego zasobu, zwoje teleportacji, do trendis tutaj trzeba zwrócić uwagę, więc jeśli gdzieś na żółtym stoimy, nie mamy jak się ruszyć, to akurat możemy się cofnąć. Sporo osób z tego nie korzysta, po prostu mówi, a no szczerze mówiąc, stracona premka, ale w pewnym momencie się i tak przydaje. Imperiały, dukaty, jak będziecie grać, to się dowiecie, jak bardzo są istotne. Dwoje doświadczenia, kosmos i oczywiście unikalny przedmiot, który o tym mówiłem. Więc tak naprawdę inwestując w konto premium, one i tak się zwraca i to jeszcze z nawiązką. Więc no naprawdę, to jest zakup tak naprawdę must have, ale i też bardzo, bardzo opłacalny. Nawet jeśli kupujecie za walutę w grze, to wam się naprawdę prawie na 100% zwróci. Mając 90 losowań w ciągu 750 platy, zrywając 750 platy, tak naprawdę mamy przynajmniej jedną prawie pewną szansę, że wylosujemy jakiś przedmiot, który będzie dopasowany do postaci. Jeśli mamy wysoki level, tym bardziej nam się zwraca. Na niskim levelu oczywiście zwrot z konta premium jest troszeczkę mniejszy, ze względu na to, że nagrody z tych wszystkich rzeczy tutaj są mniejsze. Ale mamy jeszcze dodatkowe usługi, inne premium. Reset statystyk, reset umiejętności. To wszystko wygląda tak, że tutaj mamy guzik reset, kosztuje 50 platyny i możemy sobie do samej podstawy wyzerować wszystkie rzeczy i rozłożyć jeszcze raz. Bardzo ważna informacja jest taka, że nasza postać przy tej sytuacji jest całkowicie rozbierana i z umiejętnościami reset umiejętności wygląda identycznie. Oprócz tego, poza tym, że nie rozbiera nam postaci, za to resetuje nam tutaj taktyki. I w tym momencie mamy tutaj czysto i tutaj czysto, po jedynce, a tu po zero. I mamy full punktów umiejętności, tak jakbyśmy zaczynali, nie rozwijając w ogóle postaci. Tak to mniej więcej wygląda. I tutaj mamy kolejne funkcje premium, rozszerzenie znajomych. Może każdy slot kosztuje 5 slotów, mamy sobie do wykorzystania. W sumie możemy mieć tyle slotów, ile chcemy, ale to troszkę później, podsumowując, dużo kosztuje. Więc ogólnie 7 znajomych mamy na starcie. Nie jest to zbyt wiele, ale ogólnie jest spoko i to w zasadzie tak się rozwija tą listę znajomych tak stopniowo, w zasadzie nie czujemy tych kosztów. Zmiana nazwy postaci. To jest najciekawsza rzecz w sumie w tej grze, jeśli chodzi o koszta, bo jest bardzo droga i możemy sobie po prostu sprawdzić, jaki nick jest wolny i potem zmienić po prostu swój nick. Bez większego problemu, komendą, bo to można sprawdzać, kto jaki nick tam ma, ale oczywiście do tego przejdziemy w osobnym odcinku, bo to już też również zapowiadam wam. Zmiana płci postaci, oczywiście zmienia na płeć przeciwną, bardzo prosta sprawa. Zmiana wyglądu, ogólnie to się zaczyna od 2 platyn, ale możemy zrobić tutaj naprawdę różne dziwne, cudowne cuda. Oczywiście jeśli chodzi o jakieś naprawdę wymyślne rzeczy, to tak do 50, czasami 70 parę platyny możemy wydać. Tak jak zresztą widać, więcej ciężko wyciułać, naprawdę. Więcej platyny, więcej na sam wygląd, który nic nie daje, więcej, naprawdę tanio, bardzo tanio. I tutaj przyzwanie na instancję, bardzo ciekawy bonus, o którym już właśnie napisałem na Taranopedii. W ogóle Taranopedia dostała ładny wygląd świąteczny, śnieg tutaj pada, wow. Jakże co, zapraszam do komentowania.
ewentualnie zwracanie uwagi co do tarnopedii. I tutaj oczywiście mamy całą listę rzeczy, które obowiązują w trakcie przyzwania na instancję. Jest ich dość sporo, ogólnie tak, można przyzwać tylko jedną osobę na instancję. Kosztuje to zależnie od instancji daną walutę premium właśnie. Tutaj macie tą informację. Koszt dla przyzywanego też jest czasami i wymagany quest czasami też. Również u przyzywanego, który musi mieć ten quest, żeby zostać przyzwany. Akurat tutaj z tych bossów jest niewiele i dodatkowe informacje, które tutaj jeszcze ewentualnie można wyszczególnić. Dana postać musi być wylogowana 5 minut, która po prostu zniknęła, żeby było można przyzwać jej zamiennika i ta osoba traci tą instancję, która wylogowała, a tamta, która przyszła, po prostu zajmuje jej miejsce tak 100%. No i tak to wygląda. Tutaj jeszcze jest kilka innych ważnych rzeczy, więc ja wam polecam je po prostu przeczytać, ewentualnie zajrzeć na tarnopedię. Zapraszam serdecznie, ale ogólny zarys macie tego bardzo prosty i tak, żebyście po prostu wiedzieli, jak to wygląda. Ogólnie tak, macie tutaj właśnie taką rzecz. Będąc na instancji wpisujemy nazwę gracza i tutaj przy okazji pokazuje nam się informacja, ile to kosztuje nas i osobę przyzywaną. Osoba przyzywana dostaje tutaj komunikacik, taki jak zaproszenie do gildii, klika to, sprawdza i wtedy widzi, co musi zapłacić wchodząc na instancję i płaci to i przychodzi, teleportuje się dosłownie pod nas. Tak jak zresztą komenda na przykład GM-owa teleportacji do gracza. Co tam dalej się dzieje z walutą premium i tak dalej, tak dalej. Mamy przedmioty i tutaj jest dość ciekawa sytuacja. Ogólnie z tej karty w ogóle się nie korzysta i nie powinno korzystać, chyba że w skrajnych sytuacjach, kiedy potek nie ma, a trzeba wykorzystać. Wchodzimy, jeśli już musimy kupować za platynę, bo oczywiście lepiej jedną sztukę platyny wydać na jeden platynowy kluczek, ze względu na to, że z skrzynek platynowych wypada więcej potek i wypada dodatkowo złoto i ewentualnie mamy szansę na przedmiot i czasami naprawdę bardzo drogi. Mi swego czasu wypadł warty 2,5 miliona przedmiot, zarobiłem około 1-2 kaka chyba, coś takiego, więc naprawdę można się dorobić bez większego problemu. Z tych właśnie opcji się nie korzysta, ogólnie najbardziej wykorzystywane są eliksiry i tutaj tak po prostu to się mniej więcej kreuje. I oczywiście jeśli już bardzo wam zależy na kupowaniu protek za platynę, to polecam iść do szpitala, na przykład w Strentis, tam dostajemy 10 sztuk za jedną sztukę platyny. No, nie ciśnie nas akurat sytuacja, to tam magicznie nie pojawiają się te potki, tylko właśnie mamy je jedną sztukę więcej. No po prostu jest tak fajnie to ogarnięte. Dodatkowe bonusy jeszcze, zwój doświadczenia, który możemy również wylosować w koncie premium za 35 platyny. Zwiększa na 45 minut o 35% zdobywane doświadczenie. Bardzo fajny bonusik do rozwijania naszej postaci, o wiele bardziej się przyspiesza. Niestety jest to bardzo droga opcja, ogólnie bardzo rzadko się z niej korzysta i naprawdę trzeba mądrze z niej korzystać. Oczywiście to jest tak naprawdę taki bonus, który naprawdę nie jest kwestią pay to win. Tak jak mówiłem, kluczyki i zwoje teleportacji do Trentis. Za jeden platynę kluczyki polecam bardzo, bardzo, bardzo wykorzystywać, skupować i otwierać skrzynki platynowe, polować, kiedy się tylko da. Sklep premium 14 platyny. Tutaj akurat mamy taki sklepik dla watachy i w ogóle petów. Jeśli są jakieś NPC sprzedające jakiekolwiek pety, te NPC udostępniają nam całość petów, które możemy odkupić. Wszystkie, które możemy ewentualnie mieć z klatek, nie klatek i tak dalej, tak dalej. Mamy też buch watachy za 10 platyny. Na godzinę dodaje nam możliwość dodania jednego peta więcej do watachy. Chcecie więcej na ten temat wiedzieć? Zapraszam na odcinek o watasze. Buff Exp Alt. 80 platyny z kątem premium 20 platyny. No i konto premium oczywiście znowu daje się we znaki. I tutaj 80 platyny wydajemy na to, że nasza główna postać na koncie, tutaj nie wiem dlaczego to jest główna, ale powinno być napisane moim zdaniem najwyżej wyekspiona postać na koncie z levelem, dodaje nam procent bonusu tego właśnie levelu do naszego zdobywanego expa. Czyli na przykład zdobywamy sobie za jakąś mopka 100 expa, nasza postać główna ma 100 setny level i nasz nupek na przykład 20, to jest w sumie nieistotne, to zamiast 100 expa dostaniemy 200 expa i to jest właśnie bonus. Ten bonus działa też na questy i na zlecenia, w sumie w zasadzie na wszystko, więc buff exp alt jest naprawdę zarypistym bonusem. Niestety trzeba najpierw główną postać jakoś wyekspić, żeby ten buff miał jakąś super wartość. Więc im wyższy level głównej postaci, tym bardziej ten buffek jest
po prostu mocniejszym w ten sposób. Ogólnie nie polecam używać i kreować sobie kolejnych postaci, mając 4 postacie, 50 level, czy nawet 2. Ze względu na to, że lepiej wykryć najpierw jedną postać bardzo mocno, ta gra wtedy jest o wiele, wiele ciekawsza, bo cały czas poznajemy tą grę i dopiero kiedy zbijemy ten 100, 120, 90 level, jeśli chcecie zmienić postać, ewentualnie sobie jakąś kolejną, to wtedy tak. Ale nie za szybko, nie śpieszmy się z tym, naprawdę. Teraz jeszcze mamy ciekawsze rzeczy, ze względu na to, że mamy tutaj coś takiego, można zwiększyć ilość miejsc w klatkach, rozbudowując gildię lub kupując prywatne klatki. Jakby przejść do klatek prywatnej, kliknij ilość miejsc. I widzicie tutaj, mamy do trzeciej wersji klatek, klatki za 4000 platyny. Wtedy osobiście kupujemy sobie na własne wykorzystanie klatkę, która będzie szła za nami, za gildią. Jak zmieniamy gildię, to tą klatkę możemy ponownie sobie przełożyć już za darmo i możemy mieć slota w danej klatce w gildii, kiedy nawet go tak naprawdę nie ma z kwestii rozbudowań gildii, bo często w trzeciej klatki nie ma dostępnej w gildii, ze względu na to, że jest tylko 3 sloty często, czasami 2, zależy od rozbudowania, albo po prostu wcale jej nie ma, jak wcale nie ma, to niestety nie możemy mieć wcale tej klatki i wtedy po prostu brakuje tych slotów i można sobie to dokupić. Ogólnie opcja jest strasznie droga, ale ogólnie jest warta tego, jeśli mamy peta z trzeciej klatki i chcemy mieć go cały czas, to jednak z ilością slotów w gildii jest masakra, jeśli chodzi o trzecią klatkę i też o inne klatki tutaj, jeśli chodzi, to tak jak zresztą widać, tutaj mamy cenę mniejszą, tu było 2000 platyny, tutaj mamy za to 800. Jeszcze sprawdzę dla pewności, czy na pewno 2000. Dobra. Więc ogólnie tak. Pierwsza klatka, druga klatka jest często otwarta w gildii. Nikt za bardzo, żadna gildia w zasadzie nie wyjada aż tylu slotów. Za to trzecia klatka i 4000 platyny często może się zdarzyć, że jednak to będzie jednak konieczny zakup czasami. Ale ogólnie tak. Bardzo mało osób z tego korzysta i ogólnie jeśli wam bardzo zależy na grze z petem z trzeciej klatki, a zmieniacie gildię, nie ma szans na tego slota, to przynajmniej tak macie okazję to sobie ogarnąć. Bardzo ciekawy bonus i jednak nie jakiś super wymagany. Tak tutaj jeszcze przypomnę, jeśli ktoś jakiś ma pomysł, żeby to jakoś ładniej zrobić, to mówcie, bo ja to sam robiłem i tak mam pewien niedosyt, ale ewentualnie możecie powiedzieć. Ogólnie ta Arnopedia jest mocno rozwijana przez cały czas. Ogólnie jeszcze zobaczmy dla pewności. Tutaj powinniśmy mieć wszystkie opcje premium. Czy o czymś nie zapomniałem? Tak, dla pewności. Nie, chyba nie. Więc moi przyjaciele, jedyną jeszcze kwestią, czy tarn jest grą pay to win, musimy określić pewną bardzo ciekawą rzecz. Bo oczywiście platyną da się handlować i oczywiście przedmioty też da radę naprawić za platynę. Czy się opłaca? Ogólnie oczywiście, no tak jak handlowanie platyną i tak dalej. Wartość w platynie jest ceną naprawy za tą platynę, więc to jest też ciekawe, ale ogólnie tak. Jakby wam to powiedzieć? Są osoby, które ładują w tarn potężne pieniądze i ta gra naprawdę staje się dla nich super, super prosta. Zdobywają epickie przedmioty, najdroższe przedmioty w grze, zdobywają wszystkie przedmioty do założenia na postać. Tylko muszę wam powiedzieć bardzo ciekawą rzecz. Osób takich jest niewiele, to jest pierwsza sprawa, bo jeśli chciałbyś ubrać postać na 120 level full ekwipunek, to musiałbyś wydać, lekko licząc, 10-15 tysięcy, jak nie więcej oczywiście w złotówkach. Naprawdę, to nie jest mała kwota i dodatkowo jeszcze rozwijanie tej postaci, ulepszenia mogą wciągnąć na jedną postać, 120 level z ulepszeniami sensownymi, w zasadzie z zerowym dropem, po prostu levelując, można wydać 30-40 tysięcy, tak o lekką ręką, jeśli chcecie wymaksować postać jakoś w miarę z sensem. Naprawdę, to są kwoty nieziemskie. Ilość osób, które tak grają, jest niewiele. Szansa na spotkanie ich jeszcze mniejsza, ale ogólnie na wysokich levelach można spotkać takie osoby. Gdzieś tam na średnich levelach czasami, ale ogólnie jest ich niewiele, ale strasznie łatwo ich zobaczyć i wyróżniają się z tłumu, jeśli chodzi o po prostu rozwój postaci, często jej wygląd i po prostu styl gry. Naprawdę, to widać. I teraz muszę wam powiedzieć taką fajną rzecz. Są osoby, które właśnie w ten sposób grają, jest jednak to taki naprawdę odsetek tych osób, a osoby, które z tego nie korzystają, po prostu no muszą troszeczkę obejść się smakiem, jeśli nie mają szczęścia do dropa, muszą po prostu troszkę więcej popracować. Czy to jest powód, że ta gra jest pay to win? Oczywiście, że nie. Czemu? No bo w tej grze tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno się liczy szczęście i tak naprawdę osoba, która nigdy nie załadowała ani złotówki w tą grę, może zarobić równowartość w złotówkach naprawdę, nawet 100 tysięcy, dropiąc 4-5 epików.
To jest moment tak naprawdę. Jeden Epic w przeliczeniu za kupno platyny często jest około, nie wiem, 30-40 tysięcy sztuk platyny. 5 tysięcy platy kosztuje 350. Więc jeśli chcecie kupić 10 razy po 350, czyli 50 platy, to musicie wydać 3,5 tysiąca złotych. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Sami musicie sobie odpowiedzieć. No i akurat mniej więcej akurat za tyle chcę komputer złożyć, więc to jest dla mnie po prostu potężna kwota. I tak naprawdę to jest na jeden przedmiot w tej grze. Jeśli ktoś zdropił 4 takie epiki, to zdropił na przeliczeniu na platynowe złotówki bardzo dużo pieniędzy, a nie wydał ani złotówki na grę. I to jest właśnie ciekawa rzecz, że tak naprawdę w tej grze liczy się szczęście. I to jest chyba największy problem tej gry, a równocześnie zaleta, ze względu na to, że można farcąc naprawdę wiele osiągnąć i często nawet o wiele więcej niż osoby grające pay to win, bo one też często szybko kończą grę, łatwo przyszło, łatwo poszło, tak to mniej więcej wygląda. Więc moi przyjaciele, mam nadzieję, że odcinek był dość ciekawe problemy zresztą poruszyliśmy. I oczywiście moje takie prywatne określenie, gra jest najmniej pay to win, jakąkolwiek w życiu poznałem, naprawdę. Ta gra jest tak bardzo uczciwa względem zwykłych graczy, że po prostu w głowie się nie mieści. I czasami na przykład przechodzi ci przez myśl, może kupię tej platyny trochę, zawsze twórcom pomogę i ewentualnie sam sobie troszeczkę ułatwię. Bo wydając parę złotych na SMS czy 5-6 zł za najtańszy przelew, tak naprawdę nasza postać może nawet zyskać te brakujące paręset tysięcy złotych, kilkaset tysięcy złota, żeby akurat dokupić sobie jakąś rzecz, żeby tutaj pójść parę razy jakiegoś boska płatnego, czy coś tam polecieć, porobić. I wtedy akurat mamy taką fajną korzyść. Naprawdę, gierka jest bardzo, bardzo pozytywna pod tym względem i naprawdę, jeśli chodzi o polskie produkcje i w ogóle światowe produkcje, wielu może się od niej uczyć, naprawdę. Zbudowany system płatności w tej grze jest po prostu bardzo, bardzo dobrze, co zresztą dowodzi to, że w Taernie bardzo rzadko jest promocja na platynę, więc tutaj akurat no, ciekawa sprawa, nie? Taka niby niefajna rzecz ze względu dla osób, które kupują, a tak dla zwykłych spoglądaczy typu mnie, naprawdę fajna sprawa i można wiele wniosków z tego powodu wyciągnąć. Dobra majstry, bo się rozgadałem strasznie. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zapraszam na kolejne odcinki, widzimy się już jutro o godzinie 6.15 i z czytaniem bloga w czwartek o 6.15, więc zapraszam. Odcinki oczywiście 6.15 zawsze. Trzymajcie się, dziękuję za oglądanie. Hej!